Dzień dobry. A odpowiada na pytania Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to pewnie pan się spodziewał pytania o konklawę, nie zapytam. Chyba tylko, że o to, kogo obstawia parafia Skrzeszew. Parafia Sawice. Ja jestem z parafii Sawice. A Skrzeszew jest obok. Mieszkam we wsi Sawice Dwór. Skrzeszew rzeczywiście jest obok. Dziekania jest w Knychówku, a diecezja w Drohiczynie. No tutaj nie ma obstawiania. Wiemy doskonale, że nawet tędzy analitycy nie do końca są w stanie przewidzieć, więc poczekajmy. Wierzmy tylko w to, że to konklawe nie będzie trzyletnie. Nie, chyba nie, ale pytanie, jak długo na przykład, skoro pan mówi o 3 latach, jak u nas długo będzie trwał kryzys? Będą strajki, protesty bezrobotnych, głodnych? Panie redaktorze, chcę powiedzieć tak, że też nie jest to w pełni do przewidzenia, choć widać wyraźnie, że i w Stanach Zjednoczonych, i powoli u naszych głównych partnerów handlowych, a więc w Unii Europejskiej i w Niemczech, jakieś oznaki delikatnego ożywienia widać. Też przypomnę, że byli pesymiści, którzy mówili, że w 4. kwartale roku 2012 w Polsce też zagości recesja. Na szczęście jej nie było. Więc zgodnie z tym, co zapowiadał także wicepremier Rostowski, w drugiej połowie tego roku powinno nastąpić pewne ożywienie, a więc nieco szybszy wzrost gospodarczy niż mamy go w 1. kwartale tego roku. W związku z tym trzeba po prostu czekać. Natomiast wydaje mi się, że te posunięcia, które robi rząd w zakresie nieco elastyczniejszego czasu pracy, ale także wykorzystania środków z Funduszu Pracy, no przynajmniej w części pomogą złagodzić te skutki kryzysu. Ja właśnie chciałem zapytać o tę drugą połowę roku i o to, co mówi wicepremier Rostowski, bo on powtarza non-stop. Rozumiem, że panu uwierzy, ale ja nie pamiętam jego wypowiedzi, na podstawie czego miałoby być lepiej. Panie redaktorze, no dwa jakby dwie podstawowe przesłanki to w mojej ocenie ożywienie w Stanach Zjednoczonych, wzrost zatrudnienia i pewne ożywienie, choć daleko jeszcze niewystarczające w Niemczech. I jeśli patrzymy na strukturę polskiego eksportu, to jednak 1/4 tego eksportu to jest eksport na rynek niemiecki, to zarówno ten konsumpcyjny, jak i przemysłowy. Więc z pewnością, jeśli tam będzie większe ożywienie, jest większa szansa również na to, żeby te możliwości eksportowe w Polsce poprawiały się. Myślę także, że sama aktywność Polaków w drugiej połowie roku może ulec pewnemu ożywieniu, bo też nie da się w nieskończoność czekać na tylko i wyłącznie ofertę pracy. Czasami warto się rozejrzeć wokół siebie i być może samemu pomyśleć o tym, czym się zająć, jak zorganizować sobie życie, żeby można było robić coś użytecznego. Tymczasem może być strajk generalny na Śląsku. Związkowcy są za, tam było głosowanie przeprowadzone. Może być strajk generalny, ale to, co jest w Polsce niepokojące, to, że związki zawodowe, przynajmniej te, które zapowiadają strajk, opowiadają się po jednej stronie politycznej, partii opozycyjnej, i to jest też współpraca, która jest jedną z metod na zmianę władzy. W demokracji wszystko jest dopuszczalne, i strajk generalny, i konstruktywne wotum nieufności, więc opozycja z tego korzysta. Natomiast ja mówiłem w tym studio chyba z pół roku temu, że zamiast aktywności w rok po wyborach trzeba było nieco większej aktywności przed wyborami tych środowisk politycznych, i być może wtedy ich frustracja byłaby zdecydowanie mniejsza. No więc dzisiaj mamy sytuację taką, że jesteśmy 1,5 roku po wyborach, mieliśmy konstruktywne wotum, mamy zapowiedzi strajków, i tak jak patrzę na szefa Solidarności i na działania, które są podejmowane, to mam wrażenie, że po pierwsze ich koncepcje, ich propozycje to nie są propozycje na rzecz zwiększenia miejsc pracy, ale to są propozycje obrony istniejących miejsc pracy, i często propozycje nie do końca ekonomicznie uzasadnione, bo jeśli nałożymy ograniczenia i bariery większe dla przedsiębiorców, to raczej należy się spodziewać, że będą zwalniali, będą ograniczali zatrudnienie, a nie zwiększali. Wspomniał pan o Piotrze Dudzie, przewodniczącym Solidarności, pana szef pana partii, Janusz Piechociński, mówi, że to jest nowy lider polityczny.
teraz Piotr Duda? No jest tu pewnie coś na rzeczy. Janusz Piechociński prowadził bezpośrednie rozmowy. Jako minister gospodarki. Jako minister gospodarki, wicepremier prowadził rozmowy na Śląsku, był tam. I widocznie te jego odczucia są w tej kwestii dosyć jednoznaczne. Zresztą w wielu wystąpieniach ostatnich pana Dudy rzeczywiście bardziej pobrzmiewały hasła o charakterze politycznym, to całe włączanie się w akcje organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość wskazuje na to, że pan Duda prawdopodobnie czeka na naturalną zmianę lidera Prawa i Sprawiedliwości, licząc na to, że Jarosław Kaczyński niebawem odejdzie i ktoś będzie musiał go zastąpić, ale jak patrzeć na ostatnie dni czy tygodnie aktywności Jarosława Kaczyńskiego, widać, że jest to jeszcze w pełni sprawny polityk i nie zamierzający schodzić ze sceny politycznej, więc tutaj pewnie panu Dudzie przyjdzie jeszcze sporo poczekać. A to co Duda organizuje, bo on na 16 marca zaprosił do Gdańska, nam do sali BHP, związkowców, nie tylko Solidarności, przedstawicieli różnych ruchów społecznych, generalnie niezadowolonych z tego, co robi rząd, bo na przykład tam w sprawie sześciolatków posyłanych do szkół, no i to zostało już nazwane platformą oburzonych. Pana zdaniem to jest jakaś zapowiedź poważnej inicjatywy polityczno-społecznej? To nie jest platforma oburzonych, to jest podróż sentymentalna. No, przypomnienie protestów gdańskich i roli Stoczni Gdańskiej w zmianach ustrojowych w Polsce i pan Duda jakby korzystając z tych symboli chce udawać, że mamy podobną sytuację, a sytuacja jest zgoła inna i to, że jest kryzys, on dotyka cały świat, natomiast nie może pan Duda i jego stronnicy uznawać, że w Polsce nie mamy demokracji, bo demokracja jest, natomiast jedni bardziej aktywnie z niej korzystają, inni mniej. To także ta forma spotkań gdańskich, które proponuje pan Duda. A ja tu widzę raczej zapatrzenie się nie wzór z przeszłości, tylko wzór z zagranicy. Hiszpania, Grecja, oburzeni. Tam się udało rządy przetrzepać. Ci młodzi ludzie tam walili w te garnki. No, i... no to jest taka nazwa, ale pytanie, jaki program ma pan Duda i co oferuje, bo sama kwestia zmiany rządu to jeszcze daleko za mało, czy chęć zmiany rządu. Natomiast jakie koncepcje, jakie propozycje składa pan Duda i tutaj już tego tak głośno nie słyszymy i z tym pan Duda tak bardzo aktywnie nie wychodzi. Jest oczywiście jego hasło obalenia władzy i obalenia razem z PiS-em, natomiast nie ma jasnej koncepcji rozwoju. A Prawo i Sprawiedliwość, parę razy w tej kadencji stawiono krzyżyk na tej formacji. Ostatnio widać, że zrobiła się dużo bardziej żwawa. To jest realny rywal dla premiera Tuska i w ogóle rządu koalicyjnego PO-PSL? To jest ciągle realny rywal, bo to jest ciągle największa partia opozycyjna. Prawa i Sprawiedliwości nie można lekceważyć, choć partia, która, mówię, w momencie, kiedy zaczyna dyskutować o gospodarce, o kwestiach społecznych, czy edukacyjnych, zdrowotnych, dość na poważnie, to za chwilę pojawia się z koncepcją i z pomysłem zgoła ośmieszającym wcześniejsze debaty, no bo samo konstruktywne wotum nieufności, które żeśmy dyskutowali i głosowali w ubiegłym tygodniu w Sejmie, było inicjatywą niepoważną, bo co prawda Konstytucja daje taką możliwość, 46 podpisów i już wystarczy, żeby taki wniosek złożyć, ale konstruktywne wotum składa się wtedy, kiedy rzeczywiście jest zakłócenie wsparcia koalicyjnego, rząd traci większość parlamentarną, są jakieś istotne niepokoje i wtedy rzeczywiście do takiego kroku Konstytucja daje uprawnienia, natomiast w obecnej sytuacji nie było żadnych przesłanek ku temu, a już sam wynik głosowania świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość robiło to bardziej dla promocji własnego środowiska politycznego. I to się udało, a wy to lekceważycie, a moim zdaniem to poszło całkiem sprawnie. Panie redaktorze, czy się udało z ich punktu widzenia, właśnie, dobrze pan podkreśla, z ich punktu widzenia, czy się udało, zobaczymy za tydzień, dwa. Ostatni sondaż wbrew temu, co sądziło Prawo i Sprawiedliwość, niestety nie wywindował ich na pierwsze miejsce na pudle i nie daje im powyżej 30%, a nieco powyżej 20%, więc ten efekt nie został chyba na ten moment osiągnięty. Zobaczymy w sondażach z następnego tygodnia, jak będzie. Natomiast jeszcze raz podkreślam,
pytam, no, jeśli podejmuje się kwestię konstruktywnego wotum nieufności, cała sprawa jest prowadzona przez ponad pół roku, to trzeba było troszkę dołożyć starań, żeby jednak część przynajmniej opozycji do siebie przekonać, a tu okazuje się, że nawet Solidarna Polska nie była w stanie poprzeć koncepcji Jarosława Kaczyńskiego, więc tak jak wielu polityków, ale i publicystów mówiło, że to było takie konstruktywne wotum nieufności troszkę udawane, bo Kaczyński wiedział, że szans powodzenia nie ma, więc sam na premiera nie wystartował, wystawił profesora Glińskiego, ale no, ciekawe jakby wyglądała sytuacja, gdyby sam Kaczyński zgłosił chęć przewodzenia takiemu rządowi po konstruktywnym wotum nieufności. A może dobrą stroną całej tej debaty było to, że Kaczyński diagnozował ileś tam bolączek i problemów, które trapią całe państwo i nas wszystkich. Wczoraj premier i jego ministrowie odpowiedzieli, jakie są te cyfry według nich i przynajmniej mamy merytoryczny spór i można teraz weryfikować, kto to mówi prawdę. Myślę, że warto rzeczywiście do tych dokumentów wrócić. Ja jeszcze w całości tej odpowiedzi premiera nie przeanalizowałem, ale już w trakcie wystąpienia kilka elementów na No jedna działka to pewnie pan z pamięci może powiedzieć, czyli no, pana działka. Na które podnosił pan Kaczyński. No ciągłe ten taki powiedziałbym obłudny sposób wykorzystywania statystyki do prezentacji danych i to odnoszenie się wydatków na rolnictwo do PKB. Pan Kaczyński zapomina o tym, że w 2006 roku poziom dopłat z budżetu krajowego do dopłat bezpośrednich wynosił 70%, bo 25% było tylko z Unii, reszta pochodziło ze środków krajowych, a na koniec tej perspektywy już do dopłat bezpośrednich nie dopłacamy i mieszając różne okresy i różne stany prawne, no podaje, że w stosunku do PKB wydatki na rolnictwo spadły, ale finalnie, jeśli liczymy środki na rolnictwo przeznaczane w roku 2006, to było to około 33 miliardów złotych, a w roku już 2012 było to prawie 52 miliardy złotych. I jeśli liczymy to ze środkami unijnymi i odnosimy to do PKB, to jest wzrost, a nie spadek, no ale pan Kaczyński środków unijnych nie uznaje, bo są to środki zewnętrzne, wrogie i nie powinniśmy pewnie z nich w ogóle korzystać. Tak byłoby według pana Kaczyńskiego najlepiej, więc chcę wyraźnie podkreślić, że jest tam wiele niedomówień, wiele niedociągnięć w tym, co prezentował pan Kaczyński, no bo chociażby kwestia średniej ceny czy średniej wartości budowy kilometra autostrady. No podane 16,5 miliarda, kiedy rzeczywiście faktycznie wynosiło to niewiele ponad 9 i nie jesteśmy krajem najdroższym, jeśli chodzi o budowę autostrad w Europie, ale no tak to zostało podane. Dziękuję. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:53.